Cześć, z tej strony LEGO Hero Polska. W dzisiejszym odcinku znowu się zajmujemy zestawem z LEGO Ninjago i znowu z Podziemnych Piratów, czyli sezonu 6. A dokładnie, jest to Piratki i Sterowiec. Zapraszam Was do oglądania. Tak się prezentuje zestaw w całości. Oczywiście mamy tu wypełniacz, klasyka. No ale dobra, zacznijmy od figurki. Klasycznie zajmiemy się najpierw tą najciekawszą, którą jest Clancy. Clancy. No to dobrze pamiętałem. Clancy to był ten woźny taki, to taki trochę frajer. Naprawdę chodził z mopem, to tyle, walczył jeszcze tym mopem, ponieważ ma tu taki róg. Ma fajną głowę wężona. Ciekawy, ma on obydwoje oczu, bo myślałem, że jako pirat będzie miał jedno. Ma on jakieś epolety. No i tutaj jeszcze jedna noga. Znaczy jedna drewniana, no wiecie o co chodzi. Ma on oprócz mopa oczywiście jeszcze wiaderko. Możemy mu je dać do ręki. No i to tyle do Clancy'ego. Teraz przejdźmy do kolejnej minifigurki. Minifigurką jest Dublon. Posiadam dwie pirackie szable. Taki fajny kask samuraja. No i dwie twarze, co było jego cechą charakterystyczną. Co to te dwie te same twarze, tylko że do góry nogami. Tutaj jest jeszcze... Ta byłaby taka sama jak ta, góry nogami, tylko tutaj jest jeszcze ta kreska oznaczająca usta. To czarne. No dobra, włożę mu hełm. Strój, no klasyczny, piracki. No i też ma takie jak nasz Clancy, no i Flint Flop w sumie, te polety. Mamy tu jeszcze narysowane te miecze, te miejsce na miecze, ale niestety nie możemy ich wyłożyć. Chyba tyle do Dublona. Całkiem ciekawa figurka, szczególnie z tymi twarzami. A teraz przejdźmy już do ostatniej figurki. Kolejna minifigurka to Zeni. Od razu go mówmy na tym jego wypełniaczu, na tym pojeździe, który nie istniał oczywiście w fabule serialu. To taki pseudo-dron, ma oczywiście wepchane super strzelacze, bo czemu by nie? Shurikeny. Jakaś naklejka. No nie ma co zbyt gadać. Bo te wypełniacze trochę są niepotrzebne, no chyba że na jakieś elementy. Rado figurka to Zane. Mam dwie twarze, jeszcze do tego czasu klasyczne dla Zane'a. Mam też te ostrze z Jayem. Jeden naramiennik z dwoma mieczami, białe rączki i białe nadruki na czarnym kimono. Fajnie wygląda ten połączenie tego białego z czarnym. No i jeszcze ten miecz. No i w sumie to tyle odnośnie Zane'a. A teraz przejdźmy do naszego sterowca. Tak się prezentuje nasz sterowiec. No i tak, zaczynamy od początku. Mamy głowę jakiegoś smoko kozy, dobra, nieważne. Dalej mamy armatę, która oczywiście się zacina. Jak włożymy ten nabój, to ona nie strzela. Więc tak się zacina często. Dalej mamy super strzelacze wciśnięte, oczywiście. Dalej mamy element podpórkowy. Dalej mamy taką podłogę, to się zaraz temu przejrzymy. Dalej mamy taki fajny ster. Takie dwie beczki z bombami, one tak naprawdę w sumie powinny stać na tej podłodze. I teraz jak widzicie, że one tam stoją, to się rozwaliłem, to będę zaraz. Jak one tam stoją, to możecie już się domyślać, do czego one służą. Włóżmy jeszcze to coś. To też, tak mi się wydaje, to są jakieś
stateczniki czy coś takiego. Dobra, ja się nie znam. Nie hejtujcie w komentarzach. Dalej mamy fajną flagę piracką, jak twierdzi nieszczęścia. No i teraz jest takie coś, taki coś. Jeszcze w sumie skrzydła obejrzyjmy. Są z wykorzystaniem kotwicy, tu jakaś naklejka. No dobra, dobra. I teraz podniesiemy na chwilę. No i się zacięła jedna, ale... No ale powiedzmy, że działa. Jak jedną postawimy, to działa. Z dwoma też powinno, ale jakoś mi tak... Często funkcje bawialne pochodzą opornie, więc... No i widzicie, teraz jeszcze jedna mi się zacięła. No ja nie mam jakoś talentu do tych funkcji bawialnych, one mnie nie lubią, ja nie lubię ich. No i to na tyle. A teraz już przejdźmy do podsumowania. W sumie miałem robić podsumowanie, ale zapomniałam, że nie przyjrzeliśmy się tej kopule. Naprawdę jest to ten element balonu, no bo to w sumie sterowiec. No wygląda to bardzo fajnie, jest złożony z wielu takich elementów. Są tu jeszcze pazury, dziwne, że to nie pękło. No dobra. Tu jeszcze jakieś takie miecze, elementy od kos. No i dalej mamy płomień. No bo oczywiście musi być czymś zasilany ten pojazd. No i teraz już akurat przejdźmy do podsumowania. Podsumowując, zestaw jest całkiem fajny pod względem wyglądowym, jak i funkcji bawialnych. Czasami się one zacinają, ale to tam już nie narzekajmy. Mamy również bardzo fajne figurki. No i jeszcze ten nowy pełniacz nieszczęsny. No ja nie przepadam, już lepiej jakby tego nie dawali. No bo co, trochę to jest niepotrzebne, no co to jest w ogóle? Tego nie było w serialu. Naprawdę przez to nawet jest o jedną naklejkę więcej. No chcieli, żeby na czymś ich atakował, że nie, że stoi na ziemi i walczył. No ale to tak, ten pojazd tak. No nie wiem, mi się to nie podoba, możecie w komentarzu napisać jak wam. Zestaw ogólnie jest fajny. No i ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Na razie. Comes to say that